Cześć, witam Cię w nowym treningu, ale zanim zaczniemy, przygotuj gumę oporową, jak również talerz. Ja biorę 5-kilogramowy, Ty możesz wziąć troszkę mniejszy, ewentualnie jeżeli nie masz talerza, chwyć butelkę wody. No to co, pora się rozgrzać i zapraszam. No dobrze, zanim zaczniemy, staniemy sobie na szerokość naszej miednicy, podwijamy biodra i zaczynamy tylko unosić do góry kolanko. Zaczniemy sobie na początku delikatnie, tak żeby tylko podnieść sobie tętno, potem będzie coraz szybciej, pamiętając o tym, żeby rozgrzać dobrze dolną część ciała. Ona jest bardzo ważna w tym treningu. Ja też chcę Wam dać takie rozwiązanie, które będzie dobre na te dni, kiedy chcesz dać z siebie więcej. Dlatego to będzie taki trening. Unosisz tylko kolanko do góry, dotykając do Twojej ręki. Na razie nic skomplikowanego, ale tyle, żeby podnieść Twoje tętno. Jedziemy. Uśmiechamy się. Dobrze jest. Super. Troszeczkę szerzej. Unosisz dalej kolanko do góry. Tylko góra. Budzimy staw biodrowy. Ma się wszystko podnieść, wszystko ma zacząć działać. Dodaj rączki, tak? Ruszamy się. Pięknie. Oj, ten trening to będzie po prostu torpeda, jak nic. I tak go nazwę. Dobrze, zostań i przechodzisz tylko w step out. Tak? Starając się, żeby w tym momencie pobudzić również Twoją stopę. Dotknij tym palcem do podłogi i tylko z jednej strony na drugą. Oho, zaczynam powolutku dyszeć, czyli już jest dobrze. Pięknie trzymasz, napnij brzuszek. Jeszcze chwilka. I heel back. Raz, dwa. Hop, pięknie. Ruszaj tymi dłońmi, angażujemy je, one też się przydadzą. No słuchaj, no chwyciłam, nie? No, no nie mogłam inaczej. Wzięłam sobie talerz 5-kilogramowy. Jak to będzie? Nie mam pojęcia. Jestem bardzo ciekawa zakwasów. Zostajemy w step-aucie krążenia ramionek, tak? Otwierasz duże koła. Nie szczędź sobie, tak? Dobrze. Uśmiech, uśmiech na twarzy poproszę. Pięknie. I po skosie na zmianę. A co? Postaraj się otworzyć te łopatki. Tyle. Albo aż tyle. No i przed siebie łączymy, zamykamy. Słuchaj, wejdź w ten step-touch, tak? Dobrze. I trzymasz. Budzimy się. To będzie naprawdę super trening. Powiem Wam, że jak go układałam, to się tak cieszyłam. Miałam takie... Ja już chcę nagrywać. Dobrze jest zmienić otoczenie. Dobrze. Super. I teraz tylko znowu step out i po skosie łapki. Trzymasz, możesz na chwilę chwycić się za biodro, napinamy brzuszek, on jest bardzo ważny, wszystko ma pięknie pracować. Skupiasz się podczas danego ćwiczenia na każdej Twojej grupie mięśniowej. Pięknie. Zagarniamy wodę do przodu z uśmiechem. Dobrze jest. Cudnie, trzymaj, trzymaj. Super. Zatrzymujemy, zostajemy w marszu. Nie zwalniamy oczywiście. Chwilkę przytrzymaj. Bardzo ładnie. Za chwilę będziemy otwierać biodra. Będziemy rotować. Chcę pobudzić te stawy. One dzisiaj trochę popracują, dlatego trzeba im dać naprawdę dobrą rozgrzewkę. Guma gotowa? Mam nadzieję. Ja mam aż dwie. Zobaczymy, z którą dam radę. Zatrzymujemy. I jedna nóżka do tyłu. Tylko do tyłu. Tak? Otwierasz. Nie szczędzisz tego zakresu. Masz mieć już napięty brzuszek. Jak jest trudno, jak tracisz równowagę, delikatnie uginasz kolanko. I trzymasz pion. Ja wiem, że dasz radę. Super. Trzymaj. Otwórz. Ostatni. I druga nóżka. To samo. Cały czas do tyłu. Ugnij się troszkę. Pięknie. Z wydechem do tyłu. Jak jest za szybko, zwolnij. I jeszcze nie musimy pędzić. Dopiero dasz zaraz z siebie wszystko. Ok. I w drugą stronę. Ta sama druga nóżka. Do przodu tym razem.
musi być adekwatnie. Jak jest ciężko, to możesz sobie dać ręce za uszy. Dzięki temu skupisz się, że ciężar troszeczkę idzie do góry, a ty nie myślisz o tym, że się tętno podnosi. Druga nóżka, ostatnia. Pięknie. Otwórz, otwórz. Jak się chwiejesz, pchnij kolanko, od razu będzie lepiej, gwarantuję. Bardzo ładnie. Wydech. Dwa. I jeden. Od razu, słuchaj, do kosteczek i do góry. Bardzo wąski przysiad, bez impaktu, nieinwazyjnie, do dołu. Podnosisz się pupą. Jak jest za ciężko, troszeczkę rozwiesz. Rozwiesz, co za słowo. Otwórz bardziej nóżki. I z wydechem do dołu, do góry, unosząc pośladki. No i jeszcze chwilkę, jeszcze moment. Super, troszkę szerzej. I teraz tylko hop. Dobrze, do środka nóżka, a ręce na zewnątrz. Jeszcze chwila. Zaraz zaczynamy. Nie ma leniuchowania. To jest taki mikrostepacz, bym powiedziała, z gwiazdą u góry. Tak więc to są takie, bardzo się cieszymy, że zaraz zaczynamy. Jest o co walczyć. O lepszą siebie, o lepszego siebie. Dwa i jeden. Do góry, jak kangury. Pięknie, rozgrzewka za nami, czas działać. Pierwsze ćwiczenie to jest przysiad, lift do tyłu. Hop, tak. Przysiad i lift do boku. Jeżeli jesteś osobą początkującą, wykonaj to ćwiczenie bez przysiadów, czyli tylko lift do tyłu i lift do boku. Tyle. Załóż gumę ponad kolanka i działamy. Twoje nóżki są na szerokość twojej miednicy. Już zaczynamy tylko od prawej nóżki i cały czas jedna noga pracuje. Nawet nie zmieniasz, tak? Skup się na tym, żeby nisko zejść, bardziej zaktywować pośladki. I do boku. Nie musisz iść twoją nogą bardzo do góry, kiedy masz lift do boku. To wystarczy delikatne uniesienie twojej nogi. Pięknie. Nisko i do tyłu. A ja dzisiaj się upewnię, że twoje pośladki staną w płomieniach. Że za jakiś czas wrócisz i napiszesz mi: Emilia, to był bardzo dobry trening. Moja pupa jest krągła. I wreszcie mam to, co chciałam. Super. Chwila odpoczynku i przechodzimy do drugiej nogi. Dobrze. Czyli pamiętaj, mniej więcej na szerokość twojej miednicy, może być ciut szerzej. Ja robię standardowo wersję dla zaawansowanych. Ty możesz zrobić wersję dla początkujących. Nie ma co. Raz zrobisz dla początkujących, następnego razu stwierdzisz, wolę się trochę wyżej dać. Jeśli chodzi o poziom, to też przyjdzie z czasem. Nawet się nie martw. Są też takie dni, że po prostu nam się nie chce, nie? Więc chcemy cokolwiek zrobić, żeby nie próżnować i tylko. Dobrze. Niziutko. Pięknie. I wydech. Napinamy brzuszek, tak? Trzymasz go. Do tyłu. Czujemy. Pięknie. Dobra. Będziemy robili tylko nogę po V. Zostawiasz gumę, sięgamy nóżką do tyłu i zmieniamy. Oho. Ja już czuję, jak zaczynam dyszeć. I sięgasz tylko do tyłu. Nawet ja będę dotykać za matę, żeby ten wysiłek wrzucić w moje ciało. Tak. Wepchnij do mnie pierś, pokaż, że potrafisz. Dobrze jest. Ja cały czas zostaję w kuckach. Ja się nie unoszę. Ja nie chcę, żeby mi było łatwiej. To nie ten trening. To proszę włączyć sobie jakiś trening o małym impakcie. To jest trening, który podniesie tętno. Ty będziesz zadowolony, zadowolona. A ja ci to gwarantuję. A jak nie, no to nie wiem co. Jest pięknie. Nie, naprawdę. Ja wiem, że dasz radę, że pięknie pracujesz. Jednokrotnie widzę. Super, wracamy do pierwszego. Odsapnij dosłownie sekundę. Uret, tętno się podnosi jak nic. Nie trzeba mieć wyskoków,
żeby też zaangażować dobrze ciało. Ok, zaczynam. Od prawej strony, dół i bok. Początkujący bez przysiadu. Jeżeli nie możesz, wykonujesz tylko lift i bok. Tyle. A my jedziemy po lepsze jutro. Bardzo ładnie. Powiem Wam, że tak się cieszę, że kupiłam ten mikrofon. Po prostu, o rety, naprawdę. Teraz to nie mam na co narzekać. A co? Będzie mnie dobrze słychać? Wyraźnie. Dobrze, jest pięknie. Jeszcze troszkę. Tylko prawa nóżka do boku. Czujesz pupę? Ja wiem, że czujesz. Super. Dobra. Druga nóżka i potem po V. Pewnie sobie myślisz, co zrobimy z krążkiem? O matko, multum rzeczy. Dobra, schodzę nisko, do tyłu, wracam, schodzę, do boku. Jest pięknie. Dobrze. Nie ma co się smucić, nie smucimy się podczas ćwiczeń. Masz być dumny, dumna. Działasz. Masz mobilizację. Jest dobre nastawienie. To najważniejsze. Pamiętaj o tym, że trening podnosi endorfiny. I jak robisz coś dla siebie, to potem masz takie samozadowolenie, taką po prostu pozytywną energię. A wiecie, największa duma rozpiera, kiedy tobie się tak nie chce, ale zrobisz nawet te 10 minut. Serce się raduje. Dobrze. O rety. Pięknie. Nogi po V, do tyłu. W moim przypadku za matę. Kucam sobie. Pięknie. I tylko tyle. Podłoga stuka. A się nie przejmujemy. Dobra. Staraj się, żeby twoje biodra były mniej więcej w tym samym miejscu. Znaczy, no wiadomo, dając nogę do tyłu, troszkę te biodra się przechylą, ale to ma być mniej więcej jedna pozycja, tak? Pięknie. Hop. Hop. Uśmiech. Gdzie ten uśmiech, ja się pytam? Bardzo ładnie. Trzymaj. Dobrze. Pracuj. Jeszcze nie koniec. Jeszcze chwilka. Dajesz radę. Super. Po raz ostatni. Ojej, już się. Moje tętno jest gdzieś tam daleko. Ok. Przysiad. Tył. Przysiad. Bok. To jest ostatni raz. Ostatni raz się starasz. Nie wracamy do tego ćwiczenia. Hop. To będzie długi trening. Od razu mówię. Ale skuteczny. Ja wiem, że te długie treningi, one są najlepsze. Też je najbardziej lubię. Bardzo ładnie. Hop. Wydech. Cudownie. Jedziesz. Jeszcze nie koniec. Jeszcze. Wydech. Napnij mocno brzuch. Napinasz go dlatego, żeby nie tworzyć sobie hiperlordozy z tyłu. Nie wypinaj tego tyłka, tak? To nie jest konkurs na największe zgięcie twojego kręgosłupa. Pięknie. Druga strona. Mi się tak zawsze wydaje, że te 15 sekund to jest zdecydowanie za mało przerwy. Ale dobra. Nie ma co stygnąć. Dół, tył. Hop, bok. Dobrze jest. Idziemy po L. Rysujesz. Hop. Dobrze, pięknie. Tył. Mniej więcej znajdujesz się w jednym miejscu. Nie przesuwasz się. Cudnie. Hop. Bok. Wydech. Dobrze. Pięknie. Ja już czuję, jak mi się wszystko tam pompuje. Dobrze. Wzięłam sobie gumę, która jest najcięższa.
Ta jest lżejsza, od razu mówię. Nie bierz najlżejszej, nie ma sensu. Bierz sobie średnią, ewentualnie jedną z tych cięższych. Ostatni raz. I dół. Hop. Pięknie. Skup się na tym, żeby mniej więcej w tym samym miejscu odłożyć twoją nóżkę. Bardzo ładnie. Pamiętaj o tym, że tak naprawdę to, jak wykonasz całe ćwiczenie, czy przyspieszysz, czy zwolnisz, to od ciebie zależy. Super. Trzymaj, trzymaj. Hop. Czujemy ten tyłek, no. Kto nie czuje, oszukuje. O. Bardzo ładnie. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze chwilę. Dotknij tym paluszkiem do ziemi. Pięknie. Tę rundę osoba, która jest początkująca, może wykonać bez gumy, bo będzie trudno. Niepozornie, ale trudno. Dobra. Zaczynamy również od kucków i będziemy tylko, stanę sobie z kocem, żeby było Ci wygodniej, otwierać i zamykać kolanka, tak? To jest takie odwodzenie, prawie jakbyśmy odwodzili na maszynie. Dlatego Twoja guma jest nad kolankami, a Ty starasz się, odwodzimy i do siebie. I teraz tak, ja zdaję sobie sprawę, że to może być trudne, bo to będzie upierdliwe. My to powtarzamy. Tak więc jak jesteś początkujący, początkująca, zostajesz w kuckach albo nawet na siedząco i tylko otwierasz, zamykasz kolana. Może na siedząco, tak nie polecam. Dobrze. Trzymasz. Pali. No mówiłam, no nie będzie łatwo, no niestety, wybacz. Hop. Hop. O rety. No dobra. Drugie ćwiczenie. Jedna noga cały czas idzie do góry. Takie niepozorne. I tylko prawa noga, tak? Stoisz. Również pokażę Ci mniej więcej bokiem. Będzie wygodniej. I tylko kolanko do góry. Dlatego Twoja guma jest nad kolanem, żeby nie obciążać stawów, tak? Ty masz czuć dwugłowy. Ty masz czuć czwórkę. Nie boimy się, że ona się rozrośnie. Nie rozrośnie się. Dobra. I tylko do góry. Pamiętaj też o tym, że Twoja druga noga nie może być na przeproście. Trzymasz ją i tylko do góry i z wydechem do dołu. Napinamy brzuszek, skup się na tym mocnym korze. Wszystko tutaj jest ściśnięte, stabilne, wbite w podłogę. Łopatki ściągnięte, patrzysz gdzieś przed siebie albo delikatnie linia wzroku idzie do dołu. Tak? No i co? Zaraz zmienimy nogę. Pięknie. No co? Tragedii nie ma, nie? Na razie. Dobra. Dopiero pierwszy raz powtórzyliśmy. Troszkę się odwracam, żebyś widział, widziała. I oczywiście druga nóżka, tak? Kolanka delikatnie ugięte, nie na przeproście. I do góry. No to prawie jak w tej naszej rozgrzewce. Super. Hop. I jedziesz. Góra. Uśmiechnij się, to naprawdę nie jest tragiczne. Ta runda to jest po prostu jakiś light lightów. Serio, no co to jest trudnego, mi powiedz. To chyba pierwsze ćwiczenie, tak? Teraz się skupiasz. Góra. Idziemy. Bardzo ładnie. Napnij brzuszek. Trzymaj go. Jak chcesz, możesz troszeczkę się skulić, ale nie za bardzo. I tylko do góry. O, o. Wiecie co? Słuchajcie, czuję pot. Leci mi po skroni jak nic. Dobra. Idziemy w kucki. Wiecie, to jest najlepsze? To nie są ćwiczenia, które są intensywne, jeżeli chodzi o impact. A ja po prostu płynę. Dobra. Schodzę nisko. Otwieram, zamykam. Staram się, żeby ta noga była mniej więcej na tej podłodze. Ściśnięta, żeby się nie opierać za bardzo na krawędzie Twoich stóp. Skup się na tym. Możesz zmniejszyć ilość powtórzeń. Ja nie będę biła. Jest pięknie, naprawdę. I trzymasz. To warkocze oroty. Coraz dłuższe włosy. Coraz bardziej przeszkadzają. Pięknie. Jedziesz. Otwierasz. Zamykasz. Czujesz pupę. Czujesz dwójki. Czujesz uda.
I co jeszcze czujesz? Napisz w komentarzu. Pięknie. Ja czuję, jak ze mnie leci. Dobrze. Powolutku się podnosisz. I wracamy do naszej prawej nóżki. Oj. Jednak dobrze, że jest to 15 sekund, wiecie? Bo tak to byłoby za długo. Góra. Jak są bardziej intensywne ćwiczenia, jak są o dużym impakcie typu cardio, to Wam zwiększę przerwę. Teraz. Super. Góra. Do góry. Napinasz brzuszek. Trzymaj brzuch. O, tylko proszę. Tylko tyle proszę w tej rundzie. Góra. Super. Ma być intensywnie. To Cię nie obciąży. Spokojnie. Możesz unosić. Coś podobnego jeszcze się pojawi w tym treningu. Tak. Zobaczysz. Krążek czeka. Super. Góra. Możesz rączki zaangażować. Góra. Niech się nie nudzą. Pięknie. I druga nóżka zaraz. Ja mam frajdę. Mam po prostu taką frajdę w tym układaniu treningów dla Was. I do góry, tak? To kolano, ono nie musi się jakoś, Bóg wie jak daleko, jak wysoko unieść. No tak mniej więcej. Taki zakres jest okej. Nie leć tam gdzieś tam, wiesz, do góry, tylko delikatnie. Ty masz poczuć, że wykonujesz jakiś ruch, że jest jakaś siła wywierana. Góra, troszeczkę brzuch też popracuje. Uśmiech. Jest pięknie, naprawdę. Hop. Możesz sobie nawet położyć rączki i tylko tym kolankiem dotykać, żeby mieć pewność, że nie oszukujesz, ale nie obniżaj. Ja to widzę. Dobrze. Góra. Super. Ostatni raz. Nie ma tragedii. Naprawdę jest dobrze. Dbam o Was. Chcę dla Was jak najlepiej. Naprawdę, uwierz mi. Ja wiem, że wybierasz sobie czasami takie treningi, że jest ciężko. Ale ma być ciężko. Gdzie jak nie u mnie, się pytam. No. Dobra. Otwieramy. Zamykamy. Skupiasz się stricte na Twoich kolanach, tak? Nie jesteś super mega nisko i nie zasuwasz. Jesteś tak mniej więcej, żeby Ci było wygodnie, ale nie za wygodnie. Otwieramy. Możesz położyć ręce na Twoich udach, nie ma problemu. No, tak szerzej troszeczkę niż Twoje biodra oczywiście. I tylko tyle. Dobrze. Pięknie. Teraz treningi się ukazują i w poniedziałki, i w piątki. Jest czego wyczekiwać. Tak więc pamiętaj o tym. Subskrybuj kanał. Dobrze. Bardzo ładnie. Lecimy dalej. I tylko będziemy zaraz lecieć do góry. I tylko z jednym kolankiem. Dobra. Gotowi do startu. Start. Już po raz ostatni. I tak jak mówiłam, mniej więcej pod Twoim biustem, pod Twoim torsem. I do góry, tak? Skupiamy się na tym. Hop. Jest ciężej, kiedy masz to ugięte kolano, dlatego że musisz zachować równowagę. A w momencie, kiedy działamy też siłą gumy i unosimy tę nogę, ta równowaga zostaje zachwiana. A w takich właśnie ruchach najlepiej pracują mięśnie głębokie, czyli te wszystkie, których nie widać. Wykonujesz tylko pracę i dbasz o całe ciało w tym momencie. Dobrze. Już bliżej niż dalej. Pięknie. Trzymaj. Hop. I druga nóżka. Pięknie. Dobrze. W gotowości ustaw się. Ja sobie troszeczkę szerzej stanę. I jedziemy. Góra. I dół. Śladki jak marzenie będą smukłe nogi. Czy to brzmi zachęcająco? No ja mam nadzieję. Ja chcę o Ciebie zadbać jak najlepiej. Czy można o Ciebie zadbać jak najgorzej?
Ale dobra. Pięknie. Raz. Napnij brzuszek. Niech troszkę też popracuje. Daj temu szansę. Hop. Góra. Ostatki. Ostatki, moja droga. Mój drogi. Cudnie. Dobrze, czas ściągnąć gumę i od razu przejdziemy sobie do talerza. I teraz tak, stanę do Ciebie tyłem. Troszeczkę bokiem też. I tylko dostawiasz, masz delikatnie ugiętą nóżkę. Widzisz, po to było to pierwsze ćwiczenie, poprzednie ćwiczenia, żeby przejść do tej takiej części właściwej, kiedy dostajemy najbardziej po pupie. Tak naprawdę. Ale o to chodzi, cieszymy się. I teraz tak, dostawiasz tylko jedną nóżkę, prostujesz i dostawiasz. Większej filozofii tu nie ma. Dzięki temu, że jesteś ugięty, ugięta, czujesz tą nogę, która stoi, jak tyłek pali. Jak bardzo jest ciężko, pozwalam na to, tak? Ale masz mieć, wiesz co, no u góry ten talerz bardziej daje Ci to, że te ramiona są bardziej zaangażowane. Więc ja Cię nie zmuszę do wykonywania tej wersji. Ja taką będę robiła. Dobrze. I oczywiście, dalej trzymam ten talerz. No i oczywiście standardowo musimy przejść do drugiej nóżki. Się kręcę, nie? I tylko raz i dwa. Mocno ściągnięte łopatki, brzuszek napięty, a Ty tylko dostawiasz nogę. No niepozorne ćwiczenia są najlepsze, naprawdę. Wiecie co, czuję jak mi ramiona całe pracują. Bo teraz nie puszczaj tego talerza. Urety. Dobrze. Oddychaj, oddychaj. Masz delikatnie ugięte kolanka, dostawiasz. Tyle. Urety. Przechodzimy w przysiad sumo z talerzem. Tak więc talerz w dłoń. Dobra, on może być na wysokość Twoich piersi, tak żebyś miała w takiej pozycji. Schodzimy tylko w sumo z talerzem. Raz i dwa. Niziutko, wiesz co, jak najniżej. Ja wiem, że dasz radę, tak? Stanę delikatnie bokiem do Ciebie i góra. Pięknie. Plecki są prosto. Nie krzywisz. Schodzisz jak najniżej i do góry. Do tego możesz trzymać tę butelkę wody w poprzek. I tylko góra i dół. Bardzo ładnie. Trzymaj. Hop. I wydech. Dociskając pośladki. Góra. Wracamy do pierwszego ćwiczenia. Nie ukrywam, że ręce mają prawo być zmęczone, tak? O rety. No dobra. I dostawiasz. W tył. Góra. Hop. Pięknie. Raz. I dwa. Uśmiechnij się, naprawdę. Ja wiem, że pewnie czekasz na koniec, że to jest Twoja ulubiona część treningu. Nie tym razem, jeszcze nie. Pięknie. Jak jest za ciężko, przed Tobą talerz na zgiętych rączkach, łokciach. Pięknie. Hop. Angażujemy całą płaszczyznę mięśni pośladkowych. Dobrze, pięknie. Bardzo ładnie. Ja naprawdę już zaczynam pękać z dumy. Okej. Ciężkie to jest ten talerz, powiem Ci. O! Zastanawiałam się, czy wziąć lżejszy. Nie, no nie wypada. Wezmę cięższy.
Masz, babo, placek. Pięknie. Raz. Wydech. Dla odmiany? Wydech. O, rety. Pięknie. Jedziemy, jedziemy. Stanę całkowicie bokiem. Dobrze jest. Trzymaj napięty brzuszek, nie puszczaj go. Trzymamy. Ściśnij poślad. Ściśnij, ściśnij. Hop. Trzęsą się ręce, ja wiem. Mi też się trzęsą, nie przejmujesz się. Bardzo ładnie. Zapętlamy sumo. No dobra. Szeroko, bez oporu. Dół. Dociśnij pośladki. Hop. Wydech. Pięknie. Wiecie co? Wiesz dobrze o tym, że nie tylko pośladki podczas tego treningu, tej torpedy pracują, tylko również też nóżki. Tak więc działamy. Pięknie. Hop. Wydech. I góra. Super. Trzymaj, trzymaj. Cudnie. Ale to ciąży. Ale to ustrojstwo ciąży w rękach. Oj, oj. Hop. I tyle. Pięknie. Pracuj, pracuj. Jeszcze troszkę. Dostawiasz tylko nóżkę. Hop. Uśmiechnij się. Jak jest bardzo źle, napisz mi w komentarzu. Może następnym razem ułożę coś łatwiejszego. Oj, oj. Pięknie. Jedziesz, jedziesz, dajesz jeszcze chwilę. Super. Druga nóżka. Oj, zaczynam sapać. Parkucze. Parkucze. I jedziemy. Uśmiechnij się sama do siebie. To jest naprawdę dobry trening. Ja już czuję. A ja jeszcze wiem, że jutro jeszcze mocniej to odczuję i będę się cieszyć, że pięknie zaangażowałam każdy mięsień. Dajesz. Nie no, mi też nie wytrzymują już te ręce. Nie ukrywam. Hop. Pięknie. I ostatni sumo z talerzem. Nie patrz. Ja ocieram pot standardowo. Niziutko do góry. Hop. I góra. Wydech. Jak najniżej dasz radę. Pięknie. Hop, dół, góra. Trzymaj, trzymaj. Nie musisz się śpieszyć. Spinaj przez cały wznos, przez całe uniesienie się twój pośladek. Nie puszczaj, dopnij go w górze. Raz, dwa. Hop. Pięknie. Dobra. Po raz ostatni jedziemy.
się pierce jak nic. Tył i dostawiasz. Już nie wracamy do tego. Już tego nie będzie. Nie, nie. Dobrze. Pięknie pracujemy. Trzymasz, trzymasz. Wydech. Plecki prosto. Łopatki delikatnie ściągnij. Odstawiasz, dostawiasz. I dwa. Pięknie. Trzymamy. Pracujemy. Skup się na tym. Spokojnie. Możesz przyspieszyć, nie musisz. Dobrze. I druga strona. Pięknie jest. Hop. I wracasz. Skup się na tym. Pomyśl sobie tak, to zaraz minie. Tego zaraz nie będzie. Zaraz będą następne ćwiczenia. Dobrze. Ręce to po prostu jakiś Armagedon. Wiem, że masz ochotę puścić ten talerz, tę butelkę, że wszystko cię pali. I wiesz co, wyobraź sobie, że mnie też pali. Też mnie boli. Trzymaj. Jeszcze moment. Bliżej niż dalej. Naprawdę. Czas się przenieść teraz do takiego, powiedziałam, że pół leżenia. O rety. Będzie ciężkie. Dobra. Talerz, ewentualna butelka idzie na twoje udo. Tak. Trzymaj, żeby nic ci nie spadło mocno. I teraz robimy taką żabę, otwieramy, zamykamy, jedna strona, potem druga strona i pójdziemy sobie w hip thrusta. Gumy już nie będziemy używać, ale talerz jeszcze się przyda. Okej, okay. Zaczynam odczuwać dyskomfort, otwierasz, pracuje mięsień pośladkowy średni, a ty walczysz. Pięknie. Trzymaj, trzymaj. Hop. Druga strona. I teraz od razu ci powiem. Łatwiej będzie w momencie, kiedy mamy tę rękę pod barkiem. Tak, żeby ci było wygodnie, dobrze? Hop. To nie jest błędem, jeżeli twoja ręka będzie troszeczkę dalej. Grunt, żeby nie za daleko, tak? Otwieramy, zamykamy. Powiem wam szczerze, teraz te 5 kg trochę mi wszystko przeciąża. Wiem, że 2,5 kg mniejsze po prostu krążek. To nie byłoby głupie. Dobrze, jak chcesz, możesz zastąpić w tym momencie talerz wieszczym gumą. Właśnie gumą najsilniejszą, nawet dwiema. Będzie to łatwiejszy ruch, a ja sobie się pomęczę. Dobrze. Otwierasz. Dopinasz pośladki. Nie zapominamy o tym. Super. Od razu się kładziemy i lecimy w hip thrusta. No dobra. Ok. Trzymaj, żeby nic na ciebie tutaj nie spadło. I to są wznosy bioder. Na razie jest łatwo. Możesz tutaj również sobie dorzucić jeszcze ciężar, jeżeli jest za łatwo. Góra, dopinasz dół. Możesz docisnąć twoimi rękoma jeszcze bardziej do twojego brzuszka. Uśmiechnij się. To jest chyba najlżejsze ćwiczenie z całego treningu. Autentycznie. I wydech. Pracujesz, dociskasz. Kolanka delikatnie do zewnątrz. I jedziemy. Dobrze. Na brzuszku. Super. Cudnie.
lecimy do pierwszego. Będziemy się troszkę wiercić w tej rundzie, ale czemu nie? Ok. I tylko tyle. Raz. Dwa. Pięknie. Trzymaj, trzymaj. Dobrze jest. Oddychasz, już się skupiasz tylko na otwieraniu twoich nóg. One teraz bardzo ładnie pracują. Oświetlasz nawet boczki. To taki bonus. Super. Dobrze jest, bardzo ładnie. Druga strona. Okay. Otwierasz. O, już jest lepiej. Początki zawsze są takie. Musisz się ustawić, te 15 sekund to za mało. No w takich ćwiczeniach to rzeczywiście przyznaję. Ale my się nie przejmujemy. My robimy swoje. Zawsze możesz troszkę przedłużyć. Możesz cofnąć. Nie przebijać do przodu. Jedziesz bardzo ładnie. Otwierasz z wydechem. Łokieć może być delikatnie ugięty. Dobrze. Trzymaj, trzymaj. Nic się nie dzieje. I na plecki. Góra i wydech. Cudnie, bardzo ładnie. Naprawdę super. Już naprawdę jesteśmy blisko. Już bliżej naprawdę końca się nie da. Czy to jest motywacja wystarczająca? Ja się pytam. Oczywiście, że tak, powiedz. Oj, wiesz co? Żeby cię nie kłamać, to chyba będzie jeden z moich ulubionych treningów z kanału tak naprawdę. On jest taki niepozorny, ale do wykonania zaangażujemy całą pupę. Kurde. No. Fajnie, okej. Łapka cała, delikatnie ugięta. Otwierasz. I tyle, tak? Hop. Dobrze. Trzymaj, trzymaj. Oj, czy z ciebie też tak płynie? Czy ty też jesteś tak zmęczona, zmęczony? Mam nadzieję. To znaczy, że ten trening jest naprawdę dobry. To znaczy, że jutro poczujesz. Oj, ta wizja jutra to jest dobry motywator. Pięknie. Okej, jeszcze druga strona. Ramiona też sobie popracują, nie? A co? I zamykasz. Otwieramy mocno i zamykamy. Patrz dumnie. Kieruj tę klatkę piersiową. Skup się na tym. Możesz zwolnić, spoko. Bardziej pupę poczujesz. Zaraz odłożymy talerz i już go nie dotykamy. Pięknie. Mhm.
oddycha. Jeszcze chwilkę. Dobra. Lecimy w hip thrusta. Góra. Możesz na sekundę dopiąć pośladek i do dołu. Hop. Wydech. Pięknie. Oddychaj. Bardzo dobrze. Góra. O, tutaj sobie trochę zwalniamy. Już tak głowa zaczyna odpoczywać. Już jest naprawdę coraz lepiej. Ale wiesz co, takie ćwiczenia, one też są potrzebne, bo dzięki temu cała równowaga powraca w naszym organizmie. No dobrze. Wrócimy do naszych hip thrustów, ale teraz tylko jedna noga jest uniesiona. Osoby zaawansowane robią spięty, będzie nam trudniej, a osoby początkujące robią z całej nóżki na ziemi. Pupa się bardzo łatwo unosi dzięki temu, że masz wyprostowaną nogę, aż się chce ją pchać do góry. Dobra, ja już nie oszukuję, ja już daję tę piętę. I teraz tak, postaraj się mieć ją w miarę blisko, tak, żeby żaden ból kolanka się nie pojawił. Jeżeli nie daj Boże się pojawia, to połóż tę nóżkę, dobrze? I jest ok. I to są nasze ostatnie ćwiczenia. Robimy tego hip thrusta z wyprostowaną nogą. Zaraz ją zmienimy. Potem obrócimy się na brzuszek. Tyle. Super. No, teraz dopiero czujemy, jak dobrze zaangażowaliśmy ciało przez ten trening. I już tylko to dobijamy, nie? Już naprawdę. Dobra. Góra i dół. Ty wypychasz biodra, tak? Ty je pchasz ku górze. Jest bardzo ładnie. Trzymasz. Ręce mogą być płasko. Ta pięta woła o sufit. Pięknie. Dobrze jest. Super. Możesz na sekundę przytrzymać, tak? Żeby... O, widzisz, jak mi się noga trzęsie? Mam nadzieję, że widzisz. Bo aż mi się chce uśmiechać i śmiać z tego, jak mocno trzęsie się moja noga. Dobrze. Do góry i wydech. Za chwilę się obrócimy na brzuszek. Hop. Dobrze jest. Góra. I cudnie. Będziemy tylko unosić całe nogi, całe ręce na 4 sekundy i do dołu, tak? I wydech. Trzymasz w górze i wydech do dołu. Taka rozgwiazda trochę, ale na wleżeniu. Dobra, wiecie co? To jest jednak najlepsze ćwiczenie. Tutaj bardzo dbam w tym momencie o wasze mięśnie grzbietu, o cały wasze core. No i wiadomo, tam pupa to pupą. Pupę robiliśmy przez cały trening, ale te mięśnie głębokie, one też są ważne. Uwierz mi. To jak nie ty. Super. Wracamy do pierwszego. O, się trochę powiercimy, no. I do góry z wydechem. Bardzo ładnie. Pięknie. Trzymaj, trzymaj. Dopinasz pupę, skupiasz się na niej, nie zapominasz o brzuszku i myślisz o tym, kiedy ten trening się skończy. Ja dzisiaj czytam w myślach.
Dobrze, do góry. Piję też. Bardzo ładnie. Hop, wydaj. Druga nóżka, nie ma co. O, dzięki Ci Panie za te 15 sekund. Można chwilę polenie uchować. No to lecimy. Bez oszukiwania, walcząc o lepsze jutro. Ja to wiem, będzie Ci coraz łatwiej. Nawet jeżeli po raz pierwszy nie wychodzi, Ty się nie przejmujesz. Ty robisz swoje, udowadniasz przede wszystkim sobie, potem innym i działasz, tak? Tylko tyle. Nic więcej. Przecież ja to wiem. Ja też się potykam. Ja też się czasami poddaję, myślę sobie, przecież zjadłam słodycze. A co tam? Ćwiczę, to żrę. Nie ćwiczę, też żrę. Bardzo ładnie brzuszek. Cztery sekundy w górze i delikatnie opuszczasz. Do góry, ściskasz pośladki i do dołu. Z wydechem do góry, dół. Trzymaj, trzymaj. Oddychasz. Jeszcze chwila. Ostatni. No dobra. Jeszcze. Teraz był ostatni. Aczkolwiek nie skłamałam, bo to jest ostatni raz na macie. Potem przejdziemy sobie do stretchingu. Góra. Nie jedziemy. Walczymy. Jesteśmy jakimiś wojownikami w ogromie. Tłuszczu, szukając mięśni. Oj, przebijemy się przez te warstwy. Dobrze, jak jesteś osobą początkującą, wystarczy, że będziesz 3 razy w tygodniu ćwiczył. Możesz sobie co drugi dzień, żeby było najlepiej. Dbając o to, żeby oczywiście robić też cardio, robić pośladki, robić ramionka, nie zapominając, tak? Różne różności mam na kanale, możesz sobie skorzystać. Jak jesteś zaawansowany, to możesz więcej. Lecisz wtedy ile tylko chcesz do oporu. Jasne, jak zależy Ci na tym, żeby schudnąć, to oczywiście nie zdziwię Cię, jak powiem Ci, że też jest potrzebna dieta, dobre żywienie, tak? Dużo Ci pomoże na pewno ograniczenie cukru i jeżeli masz z tym problem, bo na przykład lubisz słodycz, to posłać sobie cokolwiek erytrytolem, ksylitolem może nie, bo ksylitol może Ci dać rozwolnienie i to wszystko, no, erytrytol w takiej wielgachnej ilości też, ale bardziej ksylitol by Ci dał rewolucje żołądkowe. No i standardowo dieta, ćwiczenia. I zawsze możesz do mnie napisać. Pamiętajcie o tym. Ja zawsze Wam pomogę. Dobrze. Jeszcze chwila. Okej, okay, brzuszek, ales. Okej. Okay. Mam ochotę to warkocze związać w piskę. Do góry, trzymamy, spinamy. Do dołu. Wydech, góra. Trzymasz. I dół. Jeszcze raz, góra. Ściśnij mocno pośladki, tak?
Zepnij łopatki tak, żeby twoje lędźwia nie bolały. I dół. Góra. Trzymamy, trzymamy. Wydech do dołu. Góra. I dół. I jeszcze chwilę. Trzymasz. Powolutku wydech. Trzymamy, trzymamy nad matą. Wydech. Okej, okay, już nie zdążyłam. Pięknie. Przejdziemy do stretchingu. Usiądź sobie spokojnie. Super, jesteśmy już po treningu. Zostało nam się oczywiście tylko porozciągać i standardowo przejdziemy sobie do klęku podpartego. Już możesz ustawić swoje ciało. Jak się czujesz po takim treningu? Wyciągniemy sobie nogę jak najdalej. Niech ona tak tworzy taką literę A. Wyciągasz tylną nogę jak najbardziej prosto. I teraz tak. Chwyć rączki całe na macie. Delikatnie ugnij je w łokciach. I pochyl się bliżej do podłogi, dzięki czemu twoja pachwina, twoje udo się jeszcze bardziej rozciągnie. I na razie skupiasz się tylko na tym, żeby czuć, pokazuje tutaj przy twojej pachwinie. I trzymasz, tak? Rozciągasz się. Pamiętamy oczywiście o tym, że w momencie, kiedy ty się rozciągasz, to nie ma być moment, kiedy cię bardzo boli. Jak czujesz ból, przestajesz, zmniejszasz zakres. Chcę, żeby to było jasne. I trzymasz. Dobrze. Teraz ręce idą na przedramię. Chwyć jak najdalej. Połóż twój tors, połóż twój biust na twoje kolanko i również opuść głowę z wydechem. Teraz się już rozluźniamy. Dzięki temu ruchowi, odmiana jest taka bardzo trudna, dzięki temu, że się położyliśmy, możesz rozciągnąć pośladek nogi twojej, zgiętej twojej nogi. I już tylko jeszcze kręgosłup rozciągasz. Powolutku odrywamy czoło, wracamy dłoni, prostujemy się, zerkamy na twoją nogę, uginamy i ją tylko przytrzymujemy, patrząc na stopę. Możesz ją mocniej przycisnąć, jak masz siłę. Nie chcę, żebyś się forsowała, forsował. To nie ma być robienie czegoś z impulsem, z impetem, tylko tak, żebyś poczuła, poczuł, jak rozciąga ci się cały przód twojego uda głównie. Dobrze jest. Trzymam jeszcze chwilę. Dobrze, delikatnie puść. Odłóż, tak żeby nie opadła za gwałtownie twoja noga. Zmieniam stronę. I to samo. Jak najbardziej rozciągasz nóżkę, dajesz ją do tyłu. Twoje bioderka, one są tak równolegle ułożone do maty. Rączki blisko. Czujemy. Tu mi zależy, żebyś poczuła, jak się wszystko rozciąga. O rety. Wiesz co, jeżeli na przykład masz problem z bardzo bolą cię mięśnie, ja polecam zainwestować w taką małą piłeczkę, może być nawet kauczuk, i połóż się na podłodze i zacznij się rolować taką piłeczką. Pośladek cały, to nie jest przyjemne. Ja to wiem i ja to od razu mówię, ale z dłuższym, to ma dłuższy efekt, tak? I udo też tak możesz rolować, nie? Rozłóż sobie matę, połóż się, przyciskaj i tak przesuwaj, jakbyś miała rolkę, roller. Okej. Okay. Kładziemy przedramię. I teraz wyciągamy. Kładziemy biust na kolanko i chowamy głowę. Tak samo możesz postępować ze stopami i z takim właśnie małym kauczukiem. Warto się naprawdę całemu rolować, bo dzięki temu twoje mięśnie, one ci podziękują. Takie rozciąganie po treningu, ono jest oczywiście obowiązkowe. Ja na pewno dla was coś takiego pełnometrażowego przygotuję.
Tak, żeby czasami po prostu nawet na ten dzień, kiedy odpoczywasz, kiedy masz reset, to się trochę porozciągać. Dobrze, wracamy delikatnie dłońmi, unosimy głowę. Skupiasz się teraz na nodze, która jest z tyłu i również ją uginasz. No już tylko się zostało uśmiechać, naprawdę. To był bardzo dobry trening. Ja wiem, że ja do niego wrócę. Nie skończę się tylko na zrobieniu go raz. Jeszcze chwilę przytrzymamy. Z wydechem puść. Od razu odłóż pośladki. Usiądź całymi nogami. Skrzyżuj. Weź głęboki wdech. I weź głęboki wydech. I jeszcze raz weź głęboki wdech. I największy wydech. Możesz sobie podziękować. Bardzo ładnie. Dziękuję Ci za ten trening. To było naprawdę nie lada wyzwanie. Włącz następny, jak masz siłę. Jak nie, ja za dzisiaj dziękuję. I do zobaczenia. Do następnego.